Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. W nowym tygodniu ze mną jest dzisiaj Michał Banasiak. Będziemy rozmawiać o sporcie i o stosunkach międzynarodowych. Dzień dobry Michale, bardzo mi miło. Dzień dobry mi również dziękuję za zaproszenie. Białorusi nie chcą na igrzyska. Kto dzisiaj Białorusinów na Igrzyskach nie chce? No w tym momencie Białorusinów i Rosjan, bo te dwa narody występują tutaj w parze w związku z agresją rosyjską na Ukrainę, wspieraną przez Białoruś przynajmniej poprzez swoją bierność, w tym momencie oficjalnie nie chcą ich. Polska, Ukraina i kraje bałtyckie. Minister Kamil Brodniczuk mówi, że jeszcze w tym tygodniu usłyszymy o znacznie większej koalicji. Mówi się o około 40 krajach, które wspólnie wydadzą oświadczenie mówiące o tym, że dla Rosji i Białorusi nie ma dzisiaj miejsca w międzynarodowej rywalizacji sportowej, że nie ma dla nich miejsca przede wszystkim w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu, no bo to jest impreza, która przyciągnie uwagę całego świata. To jest impreza docelowa dla bardzo wielu zawodników. To jest impreza, którą pochwalić mogą się później również poszczególne kraje, ich administracja, więc politycy. Obserwowaliśmy to zresztą wielokrotnie przy okazji innych Igrzysk Olimpijskich, również tych ostatnich, zimowych w Pekinie, kiedy po tych Igrzyskach i już po rozpoczętej agresji na Ukrainę mieliśmy taki wiec z udziałem prezydenta Władimira Putina oraz medalistów olimpijskich tych Igrzysk. Był to wiec, który był takim wiecem poparcia dla tego, co dzieje się właśnie na froncie rosyjsko Ukraińskim, no i dziś ta na razie skromna, kilkupaństwowa koalicja, być może za chwilę już kilkudziesięciopaństwowa koalicja państw, mówi, że miejsca dla tych krajów nie ma. Oczywiście, dziś w zdecydowanej większości dyscyplin zawodnicy z Rosji i Białorusi nie rywalizują, ale coraz głośniej słychać głosy z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, również z niektórych komitetów krajowych, również z przedstawicieli ONZ, że należałoby rozpatrzeć te obecnie obowiązujące zakazy czy też rekomendacje, które MKOl wydał dla poszczególnych federacji zarządzających międzynarodowym sportem, żeby Rosjan i Białorusinów do rywalizacji przywrócić. Nie pod flagą rosyjską, nie pod flagą białoruską, bez emblematów, bez flag, bez hymnów, a więc pod białą, neutralną flagą, ale że ci sportowcy powinni rywalizować. Natomiast oczywiście z punktu widzenia zwłaszcza tych krajów, które są no najbliżej tego frontu, które są najmocniej zaangażowane, co najmniej politycznie, ale również humanitarnie, również wojskowo, finansowo w tę wojnę, mówię tutaj o krajach naszego regionu, no to ewidentnie widać, że takiej zgody i jeśli chodzi o świat sport. Jeśli chodzi, a może przede wszystkim o świat polityczny, nie ma. Rozumiem, że igrzyska straciłyby, gdyby sportowcy mimo wszystko z Rosji i Białorusi na nich by się nie pojawili. Tak twierdzi Międzynarodowy Komitet Olimpijski, tak twierdzą dwie sprawozdawczynie ONZ, na których rekomendacjach MKOL częściowo się opiera. Panie twierdzą, że jeżeli zabrakłoby na tych igrzyskach sportowców z Rosji i Białorusi, to mielibyśmy do czynienia z naruszeniem praw człowieka, mielibyśmy do czynienia z dyskryminacją ze względu na narodowość. Wszyscy ci, którzy się pod tym podpisują, twierdzą, że rosyjscy i białoruscy sportowcy nie są winni temu, że rosyjska polityka doprowadziła do agresji na Ukrainę i do tego, że w tym momencie trwa wojna, że ci sportowcy też są ofiarami tego konfliktu, no i nie należy ich stawiać w równym szeregu z decydentami, z politykami, i z wojskowymi i w związku z tym powinno im się umożliwić start właśnie pod neutralną flagą. Sprawa nie jest zero-jedynkowa, no bo oczywiście jest znaczna, Grupa rosyjskich i białoruskich sportowców, którzy faktycznie wbrew swojej woli zostali wmanewrowani w te sytuacji, wbrew swojej woli, znaleźli się w sytuacji, w której nie mogą zajmować się tym, czym się do tej pory zawodowo zajmowali i nie mogą uczestniczyć w międzynarodowych zawodach. Pod znakiem zapytania stoi ich występ na igrzyskach olimpijskich a więc na imprezie, do której wielu z nich przez wiele lat Przygotowuje, no ale z drugiej strony mieliśmy też wielokrotnie przykłady rosyjskich sportowców, którzy jeszcze kiedy mogli na międzynarodowych zawodach sportowych startować, to albo wyrażali poparcie dla rosyjskiej agresji poprzez chociażby umieszczanie litery Z na swoich strojach albo werbalne wyrażanie poparcia. No mieliśmy właśnie ten nieszczęsny wiec z udziałem Władimira Putina po ostatnich igrzyskach olimpijskich. No i Ukraińcy też podkreślają, że mamy przecież wśród rosyjskich sportowców bardzo wielu przedstawicieli klubów wojskowych, a więc to są zawodnicy, których starty, których treningi Opłaca armia, ta sama armia, która w tym momencie no, dokonuje aktów graniczących z ludobójstwem w ukraińskich miejscowościach. W związku z tym, no, trzeba pogodzić się z tym, że tutaj nie znajdzie się idealnego rozwiązania. Nie znajdzie się rozwiązania, które pozwoli systemowo wprowadzić takie zapisy, które będą zarówno chronić nas przed tym, żebyśmy. Byli skazani na rywalizację z tymi sportowcami, która później, nawet jeśli pod białą flagą, z pewnością będzie przez rosyjską propagandę sprzężona w, w taką narrację, że odnieśliśmy sukcesy, mamy medale. Nasi sportowcy w starciu z przedstawicielami krajów z całego świata znowu przywieźli do, do Rosji worek medali, bo jak znamy historię Igrzysk, to wiemy, że Rosjanie taki worek medali zawsze przywożą. No i z drugiej strony, właśnie mamy tych sportowców, którzy częściowo też oczywiście są ofiarami. Ja, ja to rozumiem, ja zgadzam się. Z tym, że, że nie ma tutaj, nie da się tutaj powiedzieć, że wszyscy sportowcy są temu winni i że powinni ponieść karę, no ale niestety musimy, moim zdaniem, tutaj ważyć to, co jest w tym momencie ważniejsze, a moim zdaniem ważniejsze jest to, żeby w dalszym ciągu sankcjonować Rosję na każdym możliwym polu, w tym i polu sportowym. A my przez ten ostatni rok przekonaliśmy się, że nieobecność w tym międzynarodowym sporcie Rosjan boli, bo chociażby podczas Mundialu w Katarze, no Rosji Prasa, rosyjscy piłkarze wielokrotnie wypowiadali się w takim tonie, że no to jest skandal, że nie znaleźli się na mundialu, że nie mogli zagrać tego meczu barażowego z Polską. No mieliśmy też ze strony rosyjskich polityków takie kuriozalne zachowania, nieraz mówiące o tym, że kibice z całego świata tęsknią za tym, że Rosji nie ma w Katarze. Według mnie nikt jednak poza samymi Rosjanami za Rosją w Katarze nie tęsknił. Mieliśmy fajną sportową imprezę, i wydaje mi się, że podobnie powinno być właśnie. W Paryżu. Jeszcze 18 miesięcy zostało do tych igrzysk, więc czas jest jeszcze długi. Dobrze, że zaczynamy te debaty na tym wczesnym etapie, bo jest szansa na, i czas na zbudowanie koalicji, która będzie wywierała presję na MKOL. No i z drugiej strony, też oczywiście to nie są same igrzyska, no bo do igrzysk jeszcze trzeba się zakwalifikować, więc po drodze są różnego rodzaju zawody, na których ci rosyjscy, białoruscy sportowcy musieliby wystartować, żeby najpierw się na igrzyska zakwalifikować. Stąd no już teraz trzeba będzie jakieś decyzje podejmować w tej kwestii. Mamy czas. Michał Bonasiak, Instytut Nowej Europy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz by Coffee. Do usłyszenia.